tej strony Reniferowa i dzisiaj mam do Was kolejny filmik z serii Produkt i chciałam Wam trochę opowiedzieć o takim najbardziej chyba podstawowym produkcie, jakim jest Gesso. I ja będę Wam mówić o Gessie od Finabar, ponieważ tego używam od lat, więc no jest przetestowane na wszystkich chyba możliwych powierzchniach. Także w ofercie Finabar jest Gesso białe, czarne i przeźroczyste. Zaczniemy sobie od Gessa białego i czarnego. To są chyba takie dwa najbardziej podstawowe i myślę, że każda osoba, która mediuje, takie Gesso posiada w swoim asortymencie. Jeśli chodzi o konsystencję, białe i czarne Gesso od Finabar ma bardzo taką fajną, dość cięższą konsystencję. Jest bardzo dobrze kryjące, jest bardzo wydajne, naprawdę niewiele tego Gessa trzeba. Zresztą jak widzicie, ja nabrałam tylko trochę na pędzel i całkiem sporo jestem w stanie pomalować. Konsystencja jest taka fajna, kremowa. I czym właściwie jest Gesso? Gesso to jest po prostu prymer, czyli zanim zaczniemy cokolwiek malować, cokolwiek będziemy chcieli farbować, no to dobrze jest to zabezpieczyć Gessem, ponieważ w tym momencie wszelkie media, których będziemy używać, po prostu będą miały lepszą przyczepność do powierzchni. I takim Gessem możemy sobie zagruntować praktycznie każdą powierzchnię. Najczęściej są to kanwy, jest to drewno, papier, metal, tekturki, plastik, szkło. Ja bardzo często, znaczy zawsze muszę sobie zagruntować odlewy i czy są to odlewy z żywicy, czy z masy gipsowej, to Gesso bardzo dobrze przylega do tych powierzchni i bez problemu przyjmuje wszelkie możliwe pigmenty. Co jest jeszcze takie, myślę, ważne w przypadku Gessa białego, jest to, że ono ma białe wykończenia i nie żółknie z czasem. Także to jest taka dość istotna informacja, zwłaszcza dla osób, które chciałyby używać odlewów białych typowo i żeby one białe zostały. Czarne Gesso najczęściej wykorzystuje do pracy z woskami lub farbami metalicznymi, bo osobiście uważam, że metaliczne farby i woski po prostu na czarnym Gessie wyglądają najlepiej. Najciekawszym Gessem chyba jest mimo wszystko Gesso przeźroczyste. I jak widzicie, moje jest już na wykończeniu. I co to jest za produkt? Generalnie Gesso przeźroczyste, jakie otworzycie, to jest białe. Ale ono po nałożeniu robi się przeźroczyste. I teraz tak, nakładamy cienką warstwę, bo inaczej papier się pofaluje. I właśnie po co jest to Gesso? To Gesso głównie jest wykorzystywane przy pracy, przy tworzeniu layoutów, przy tworzeniu kartek, ogólnie przy pracy z papierem. To Gesso po prostu zabezpiecza powierzchnię, jest świetne też do kolaży. W tym momencie wszelkie media, których użyjemy, nie będą wsiąkały w papier, tylko po prostu pozostaną na powierzchni. I teraz właśnie Wam to pokażę. Prawa strona jest pokryta Gessem, lewa nie. I na tym etapie, jak psikam wodą i tutaj używam właśnie... to nie jest mgiełka... nie pamiętam, jak to się nazywa, z Lindis, to jeszcze nie widać takiej dużej różnicy, ale po wysnięciu zaraz zobaczycie, że tam, gdzie nie było zagesowane, to po prostu medium wsiąknęło. Widzicie te ciemniejsze przebarwienia? To jest właśnie medium, które wsiąkło w papier. I bardzo często też się zdarza, że takie media przebijają. I właśnie po to jest to Gesso. I ode mnie tyle. Ja wiem, że filmik jest krótki, ale myślę, że jest przydatny, bo wiem, że wiele osób się zastanawia, czy warto kupować wszystkie Gessa. Jeśli pracujecie z papierem, pracujecie z woskami, czy z jakimikolwiek mediami, tak, warto mieć Gesso. To jest taka najbardziej podstawowa podstawa. Zapraszam Was do sklepu i pozdrawiam. Cześć!